koronawirus w Polsce. Rząd wprowadza kolejne obostrzenia. Przesunięte zostały terminy matur oraz egzaminów ósmoklasisty. Od przyszłego czwartku wprowadzony zostanie również obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej. Liczba osób zakażonych koronawirusem rośnie z dnia na dzień. Na chwilę obecną, 9 kwietnia 2020 roku, godzina 14, w Polsce potwierdzono 5341 przypadków zachorowań, w tym 164 ofiary śmiertelne. W czwartek, po godzinie 13, Mateusz Morawiecki ogłosił wprowadzenie kolejnych obostrzeń względem obywateli. Podczas konferencji prasowej premier zapowiedział przedłużenie powszechnej kwarantanny do 19 kwietnia. Do tego czasu będą również obowiązywały wprowadzone wcześniej ograniczenia w działalności galerii handlowych i lokali usługowych. Decyzją rządu szkoły i inne placówki oświatowe pozostaną zamknięte o tydzień dłużej, do 26 kwietnia. Zmianie ulegną również terminy przeprowadzenia matur oraz egzaminów ósmoklasisty, z pewnością nie odbędą się one wcześniej niż w czerwcu. Mateusz Morawiecki podczas konferencji zapowiedział także przedłużenie zasiłku opiekuńczego dla rodziców, którzy przez zamknięcie szkół zmuszeni są poświęcić się opiece nad dziećmi. Granice kraju pozostaną zamknięte do 3 maja. Do tego momentu obowiązywać będzie także przymusowa, 14-dniowa kwarantanna dla osób wracających do Polski. Wszelkiego rodzaju imprezy masowe nie będą się odbywać do odwołania. Od 16 kwietnia wprowadzony zostanie również obowiązek noszenia maseczek ochronnych podczas wyjścia z domu. Według słów ministra zdrowia, Łukasza Szumowskiego, zabezpieczyć nos i usta można również za pomocą chusty czy szalika. Po świętach Mateusz Morawiecki ma natomiast przedstawić szczegółowy plan pomocy dla polskiej gospodarki.